Dobra, więc kontynuujemy naszą wspaniałą przygodę w Sniper Elite 5. No i w dzisiejszym materiale postaram się rozwiązać trzecią misję fabularną, czyli tak zwaną Akademię Szpiegowską. Więc tak, nie ma co więcej przedłużać, no i od razu ciśniemy z całą fabułą. Muller's still out there somewhere, but I've uncovered a dossier referring to something called Operation Kraken. The dossier also details a high-level meeting about to take place at Beaumont Saint-Denis. In attendance, Forgotten Captain Seidel, Kriegsmarine German Navy, Obersturmbannführer Richter, Ostland SD Nazi Foreign Intelligence, Obersturmbannführer Sauer, Mulder's representative, Hauptmann Bruhl, head of security. Local resistance says he's a crack shot. It's quite the guest list. Operation Kraken has to be something big. But that's never stopped me before. Dobra, czyli mamy ogólnie trzy cele do zlikwidowania, nasza główna misja. High-ranking Nazi officers, highly secure fortress. Shouldn't be a problem. Fabian Richter. He's on SOE's kill list and this meeting's guest list. Lucky him. No i od razu mamy spojrzenie na ten o wiele bardziej otwarty świat. Trzeba w tym miejscu przyznać, zamek prezentuje się dosłownie epicko i od razu mamy chyba kilku snajperów do załatwienia. Właśnie widać te całe lunety z tamtej strony oraz jakoś dalej jeszcze tamtędy. A więc od razu raczej tak daleko nie zejdziemy, znaczy nie dostrzelimy. Trzeba będzie skrócić dystans dopiero wtedy. Ale kurde, dosłownie ogromny, znakomity zamek. Prezentuje się to niesamowicie interesująco. Tak samo jak właśnie nagrywam teraz tą serię z Elden Ring. Jeszcze ją w sumie kończę. Też były właśnie takie pierwsze spojrzenia na te ogromne, otwarte tereny. To w tym miejscu również budzi naprawdę duży podziw. Nie wiem, co wy o tym sądzicie. Z tej strony mamy pierwszych wrogów. Jeszcze możemy zjechać na Tyrolce, co nie wiem, czy jest w sumie najlepszym rozwiązaniem. Postaram się jakkolwiek po cichu tych wrogów załatwić. Z tego co wiem, no to mój pistolecik jest chyba najcichszym narzędziem, więc zobaczymy, jak to teraz zadziała. Ktoś chyba usłyszał te całe strzały, nie wiem, ciężko w sumie powiedzieć. Chociaż chyba nawet nie. Po lewej stronie jest zaznaczone na czysto, więc wspaniała sprawa. Z tego co widzę, tamci snajperzy na o wiele dalsze rejony też nas nie widzą, więc całe szczęście. Jedyne co jeszcze moglibyśmy zrobić, to w sumie wziąć te całe ciała i je przenieść. O właśnie, na przykład do tych całych krzaków, jeżeli tak rzucimy. Ta w tych miejscach z pewnością nikt tego nie zauważy. Tak samo zróbmy z tym. Dobra, jedna sprawa załatwiona. No i postarajmy się jeszcze skrócić dystans. Myślę, że ten pistolecik jest w sumie niesamowicie interesującą bronią. Z tego sobie postaram rozpocząć. Mam właśnie ten znakomity tłumik na niej. Jeżeli chodzi o snajperkę, to akurat no, ona jest znacząco głośniejsza, więc zagramy sobie dzisiaj nieco innym podejściem niż zwykle. Zobaczymy, jak to będzie się prezentowało. No proszę bardzo, nawet od takich uderzeń z pistoletu można te całe spowolnienia tempa zaobserwować, więc ciekawa sprawa, nawet w sumie nie wiedziałem. Dobra, nie będę się w sumie każdego trupa tak pozbywał. To wspaniale, że mamy jeszcze te całe nożyce. W sumie mógłbym je wziąć jeszcze z poprzednich map, bo na każdej mapie dostajemy kolejne. Ale niestety bohater o tym, powiedzmy, nie pomyśli. Tu jeszcze jakieś zwiady trochę wyżej. Nie wiem, czy z samolotu mogą zaobserwować w sumie te całe trupy.
Nie, przyjemnie się bardzo gra z tym pistolecikiem. Nie wiem, co wy o tym sądzicie. Dobra, jest czysto, mamy zapisywanie, więc cudowna sprawa. Ten stan nasz możemy zauważyć właśnie po tej lewej stronie nad mapą. Zazwyczaj się pokazuje. No a na razie jest wszystko dosyć czysto. Teraz pytanie, czy będzie istniała możliwość, żeby jakoś, nie wiem, bardziej popływać w tej wodzie. Jeszcze boję się tych całych snajperów, ale w sumie nie mam. O, zwłoki znalezione, niedobrze. Czyli za nami. Gdzie to się w sumie znajduje? Jakoś o wiele wcześniej. Postaram się jakkolwiek podejść. Tam widać snajpera, ale nie wiem, czy z takiego daleka jeszcze dostrzelę. O! Miałem taki dziwny stan, że cały ekran miałem na biało zaznaczony. Czy ja muszę być w tym miejscu jakiś niezauważony? No dosłownie, w sumie nie wiem. Nie było o tym żadnej informacji. O! Już mnie niestety ktoś widzi. Ale wydaje mi się, że dałoby radę przebiec. Spróbujemy. Na razie w sumie wychodzi, powiedzmy, dosyć czysto. Nawet nie byłem zauważony, więc nie ma tragedii. No ale już ktoś śpieszy z pomocą, więc ciężka sprawa. A nie musimy się od razu ze wszystkimi strzelać. Może jeszcze tędy jakąś flankę interesującą odnajdę, ale nie, to jest potrzebny łom, żeby coś odblokować. W każdym razie, patrzcie, ile udało się przejść, całkiem duże odległości. No, teraz będzie o wiele ciężej zapewne. Ej, kurde. Chciałbym zejść teraz. Nie, co bohater wykonuje? Come on. Dobra. Zobaczmy teraz tędy. The abbey here at Beaumont Saint-Denis has the answers. Meeting could be taking place anywhere. Got to find some leads. Tak, chcemy ewidentnie z tego pistoleciku przede wszystkim strzelać. To jest najlepszym rozwiązaniem. Dobra. No to idziemy na wielką chyba strzelaninę. Chciałem zrobić nieco inne podejście, ale... No nie wiem. Będzie ciężko. Też trochę mi się w sumie kończy amunicja, jeżeli chodzi o tą broń, więc niedobrze. Muszę wejść do jakichś bardziej zamkniętych terenów, na przykład tędy. Na mapie tak to wygląda, jakby wszędzie byli dosłownie przeciwnicy. Więc niedobrze. To jeszcze hełm ze wcześniej. A ja się dziwię, tam w sumie jakiś wybuch był ogromny i nikt tego nie usłyszał? Ciekawa sprawa. No w szczególności na poprzednich terenach już widać, że ktoś został zaalarmowany. Macie na żółto zaznaczone. O kurde. Ale jeszcze nie są tak do końca pewni, chyba. No, jesteśmy w trybie walki. Ale nie ze wszystkimi, nie wszyscy są tak zaalarmowani, bym powiedział. A? Ktoś tamtędy zaczął do nas strzelać na bardzo dalekiej odległości. A nie wiem, którędy. A, czyli mamy do czynienia z jakimś snajperem, okej. Już go mniej więcej widzę. Come on, nie mogę przejść. Ach, schował się za drzewem. Kurde, ciężka sprawa, no. This bleeding isn't slowing down. I need to treat the wound. Dobra, trzeba ranę jednak zastopować i... Ten snajper jest jednak dosyć ciężki, kurde. Dobra, inaczej to rozwiążemy. Trzeba totalnie zmienić pozycję. Tędy coś mamy? Chwila, moment. Przed chwilą miałem właśnie coś zaznaczone, ale teraz już nie widzę. Dobra, zobaczmy w takim razie zaraz piętro wyżej. O, jeszcze kolejne bandaże.
Dobra, i przyszedł czas na wielką rozróbę. Tego nie może zabraknąć w tej serii. Jeszcze muzykę mógłbym rozpocząć, powiedzmy. Dał radę? Przeciwnicy będą patrzyli w nieco inną stronę. Dobra, mam i łom. Kurde, a ta broń jest niecelna. Strzałem dosłownie 50 strzałów i dalej nie mogłem wcelować. A celownik był ewidentnie na głowie. Są i kolejni. O! Tym razem zadziałało trochę lepiej. Co? Dwóch jednym strzałem załatwiłem? Jak to w ogóle działało? Nie, tak to było przedstawione, jakby ten strzał jeszcze dalej jakkolwiek podleciał. Nie, takie otwarte rejony nie są dobrym rozwiązaniem. Trzeba będzie to jakkolwiek jeszcze inaczej rozwiązać. No tu mam wiele kątów, z których mógłbym być załatwiony. Więc ciężka sprawa. Jest i kolejny wróg, witam serdecznie. Zobaczmy w takim razie może z góry. Tam na o wiele dalej. Ktoś mnie jeszcze zaobserwował, ciężka w sumie sprawa. Oczywiście najlepszym rozwiązaniem będzie jakiś zamknięty teren, ale w sumie ciężko to jakkolwiek znaleźć. Wszędzie mamy tylko te otwarte ulice, więc niedobra sprawa. Oj, chyba mu wszystkie zęby wybiłem. A może nawet przyspieszyć te całe cutscenki. Oj, niestety mamy alarm. Ajajaj, ciężka sprawa, niestety. Muszę ten alarm jakkolwiek załatwić. Dobra. Teraz jak się tego całego alarmu pozbyć? Najtrudniejsza sprawa. Can't ever be easy, can it? Za nami mamy kolejnych. Rzeczywiście. No niestety nie jesteśmy w dobrej pozycji, muszę przyznać. Dobra, kolejny strzał. No powoli wychodzi, ale... Nie wiem, czy to będzie dobrym rozwiązaniem. Taka akcja po raz kolejny. No maksa, jeszcze kolejny wróg. Przynajmniej jeden. Dobra, porobiony. No ten alarm jest najgorszy. Kurde, dajcie spokój. Zaraz wszędzie będą dosłownie wrogowie. Trzeba się ich jakkolwiek pozbyć. Jeszcze przeżył chyba. Nie wiem. Dobra, zobaczmy jak ten alarm się prezentuje. Ogłoś, że jest czysto. Czy to zadziała? No nie wiem. Kurde, ale sobie teren. Nie podoba mi się to. Dobra, jeden cel zrealizowany. Meeting's taking place in an antechamber in the top levels of the abbey. Time to get climbing. Czyli muszę jednak trochę wyżej jakkolwiek się dostać. Kurde, ciężka sprawa. Chwila, moment. Dobra, załatwiony kolejny z jakiegoś CKM-u strzający. O, jeszcze najpierw mu jakoś nadgarstek przebiłem. Wspaniała sprawa. Dobra, powoli wychodzi. O, kurde. Jeszcze kolejni na o wiele bliższe odległości. Skąd oni się w ogóle wzięli? Jeszcze mamy innych z flanki. A, dobra, czyli mamy inne przejście zupełnie, którego nie zauważyłem. W
takim razie zobaczmy, jak się będzie to miejsce jeszcze prezentowało. Czyli mógłbym zeskoczyć, ale to raczej byłoby tylko i wyłącznie śmiercią. A! Zawsze możemy zagrać muzykę! Muszę jakiś lepszy, nie wiem, albo celownik, żeby ta broń była trochę bardziej celna, jednak trochę brakuje jej. Średnio sobie radzi. No, patrząc na mapę, to prezentuje się naprawdę bardzo mało przyjemnie. Wszędzie dosłownie mamy tych wszystkich wrogów. Na każdym rogu. A z doświadczenia z tych kilku odcinków już wiem, że najlepiej być w tych bardziej zabudowanych lokacjach z kilkoma wyjściami. Tutaj wygląda to najprościej. Tam jest kolejny. Dobra, powoli wychodzi. O, to jeszcze nie wszyscy. Ktoś się jeszcze znajduje w tamtym budynku pojedynczym, ale niestety nie wiem, chyba za tym trupem się jakkolwiek schował. Kurde, co za ogromne miejsce, to bez wątpienia jedna z większych map. Kurde, co ja kombinuję. Wejdźmy od razu na górę. Gdzie jest nasz cel główny? Aha, okej, czy jestem w tym całym miasteczku, ale misja główna znajduje się w jakimś największym hotelu, chyba na samym środku tej, powiedzmy, wyspy. Więc zaraz dopiero będę mógł to zobaczyć. Kurde! Ja nie lubię tego przeskakiwania. Dopiero później trzeba kontrol zrobić, żeby to jakkolwiek zadziałało. Jeszcze mamy kilku kolejnych. No i chyba nas w sumie nie widzą. Dobra, wejdźmy tędy. W sumie patrząc na mapę, niektórzy wrogowie zupełnie nas już nie mogą zaobserwować. Są zaznaczeni na biało, więc zupełnie inaczej niż zwykle. To nie muszę się w sumie z nimi jakkolwiek strzelać. Dobra, jeszcze przeszukajmy jakaś amunicja. No i po raz kolejny zagrajmy w dosyć bardziej, nie wiem, cichy sposób. Co to w ogóle jest? Wyciszony? Zaraz pistolecik bym miał? Nie wiem, chyba zdobyłem jakiś nowy zestaw broni, który mógłbym jeszcze wykorzystać. Kurde, kolejny wróg, niedobrze. Już są pierwsze podejrzenia. Dobra, wyczyśćmy w takim razie ten cały kościółek. I chyba była właśnie trójka przeciwników z tego, co widziałem. No a może będzie jakiś przedmiot kluczowy, tak bym w sumie obstawiał. Często się znajdują w takich charakterystycznych lokacjach. Więc teraz zobaczmy. A, nożyce to już mam. Kolejny wróg tamtędy. No, nie muszę się w sumie z nim strzelać. Możemy opuścić w sumie ten cały rejon na zupełnie nowe tereny. No i misja główna znajduje się właśnie w tamtą stronę. Ale dostęp do niej jest jednak dosyć utrudniony, o kurde. Czyli mamy kogoś jeszcze piętro wyżej. Są jednak lepiej ustawieni. No właśnie, nie mogę już strzelać z tego pistoleciku mojego ulubionego, który jest super cichy. Dobra, coś, żebym znalazł całe szczęście. Kurde. Dobra, w takim razie powiedzmy, że to miasteczko zostało w takim razie sprawdzone. No i teraz pytanie, jak się dostać do tej fortecy głównej? To jest jednak ciężka sprawa. Jeszcze mam jakąś flankę niebezpieczną. Dobra, strzał w oko. No i zobaczmy, może tędy? No wszędzie mamy zabarykadowane na maksa. Może jednak
tu będzie jakieś zwyczajne przejście, widać jakieś pradawne w sumie mury. Zaraz zobaczymy. Bardzo w sumie dobre miejsce do obrony. Snajper może być dosłownie w każdej pozycji, ale patrzcie na to, jak to się prezentuje interesująco. Ogromne dosłownie zamki. Ja, fajna architektura, nie wiem co wy o tym sądzicie. Te poziomy są jednak naprawdę bardzo ciekawe. Tu był jeszcze jeden przeciwnik, za tym murkiem pojedynczym to jest kolejny. No, wydaje mi się, że ktoś mógł to w sumie usłyszeć. Ajajaj, zawalona sprawa. No teraz już chyba wszyscy będą mnie słyszeli. Ta broń też nie jest aż taka super najcelniejsza. Kolejna apteczka, ale w sumie nawet jej nie wykorzystywałem. No i zobaczmy, może będzie jakaś jeszcze dodatkowa amunicja. Nie, granatów już mamy na pełno, okej. W każdym razie jesteśmy naprawdę bardzo blisko zakończenia tej misji. No i wróg poluje, także mamy ten stan po lewej stronie zaznaczony. Zaraz spodziewałbym się, że ktoś może te ciała zaobserwować. Dobra, w każdym razie jesteśmy w miejscu docelowym. W tej całej Akademii Szpiegowskiej tak zwanej, tak? Ale jak... Ja jako szpieg od razu... Sam w pojedynkę w zasadzie się do niej dostałem, więc... Jeszcze technologię antyszpiegowską muszą chyba rozwinąć. Dobra, w każdym razie... Zobaczmy jeszcze piętro wyżej i w którą stronę miałbym się dokładnie dostać. To jest dosłownie ogromny zamek. Więc w sumie ciężka sprawa. O! Ciekawe, czy jeszcze mógłbym tymi ptakami... Znaczy, jakieś ptaki wyruszyły powiedzmy w powietrze teraz. Może ktoś na tej podstawie mógł coś zaobserwować, właśnie jakiś hałas. Nie wiem, jak bardzo jest w sumie realistyczny ten cały tytuł. Dobra, w każdym razie jesteśmy w tym głównym miejscu, ale jak się teraz dostać do misji? Jakoś tamtędy się znajduje nasz główny cel. No ale nie widzę takiego bezpośredniego przejścia. Będzie za kilkoma dodatkowymi ścianami. Tamtędy jeszcze kilku kolejnych wrogów. Ach, chyba już będzie większa strzelina. Albo i nie. Ja super mi się gra właśnie z tego pistoleciku. Myślę, że solo można tylko z tego walczyć i to jest najprostsze rozwiązanie. Chyba, że znajdę jakiś jeszcze super ten tłumik właśnie do tej snajperki. To jeszcze lepiej będzie wyglądało. Będę mógł tak atakować na znacznie większe odległości. Dobra, w każdym razie jesteśmy chyba w tym miejscu głównym. Wrogów na mapie roi się dosłownie chyba z 50 w jednym pokoju. Więc tak, to będzie dosyć ciężkim zadaniem. Tam mamy kolejnego, ale w sumie nie wiem. A powiedzmy, że już załatwi tą całą flankę. Na każdym kroku mamy wrogów. A tędy z kolei to jest jakaś misja poboczna, chyba jakieś koszary. W sumie nie wiem, czy ja musiałbym z nimi jakkolwiek wygrywać. No zobaczmy może tędy. Nothing else. Jakiś pojedynczy żołnierz. Aj, wszyscy to usłyszeli, to nie było chyba dobrym podejściem. No i teraz będzie wielka strzelina. Kurde. No,
uchylone drzwi, tam dałoby radę jakkolwiek strzelić, rzeczywiście. Kurde. W każdym razie załatwiłem jakiegoś kolejnego chyba generała. Dobra, więc misja raczej bardziej poboczna załatwiona. Low on ammo. Dobra, w takim razie wykorzystajmy ten karabinek w ramach odmiany. No, też się prezentuje całkiem nieźle, też wszystko mam akurat z tumikiem. Moje ulubione podejście, muszę przyznać. Muszę się jakkolwiek uleczyć i wziąć zupełnie inny zakręt, może tędy. Może trzeba było się skupić jednak na tej głównej misji. No to mamy jakąś bardziej misję poboczną. No, zobaczymy. No jednak potrafią tam dobrze dostrzeć, kurde, ciężka sprawa. Taka bezpośrednia walka jest jednak o wiele trudniejsza, jak już wszyscy wiedzą, gdzie jestem. To nie jest takim dobrym podejściem. A działanie z kolei z ukrycia, no, wychodzi znacząco lepiej. No i tak, mamy wrogów na każdym dosłownie kroku, kurde, ciężka sprawa. Ciężko się właśnie przedostać tam jakoś trochę dalej. No, mamy wszystkich zaznaczonych na czerwono, więc warto ich z kolei w sumie wyeliminować. Ta, mamy kilku niżej. A w sumie tak załatwię. Oj, to nie było dobrym podejściem, kurde. Zbyt często próbuję chyba użyć tego całego karabinku, kurde! A najgorsza to jest sprawa, jeżeli tak właśnie strzelam przez ścianę, to jest zupełnie nie fair. Spodziewałbym się, że teraz też będą do mnie jakkolwiek strzelać. To jest super niebezpieczna lokacja, dajcie spokój. No już tam widzą przez ścianę, nie no, kurde. No, głupia sprawa. No nie wiem, co ja mam w tym miejscu zrobić. No nie da rady. Muszę z jakiejś innej strony podejść dopiero wtedy. Może powinienem się skupić na tej głównej misji, no ale mam jakiegoś jednego wroga dosłownie. Ten jeszcze je przetrwał. Dajcie spokój, dobra. Mam jakąś w sumie misję poboczną, no już ją rozpocząłem, więc warto to jednak dokończyć. A to ten do mnie tak strzelał, zapewne. This'll come in very useful. Jeszcze jakieś kolejne amunicje, wspaniała sprawa. Jeszcze chyba opening dałoby radę wykonać, dałoby radę czy nie? Nie ma takiej możliwości. No i gdzieś w tym miejscu mamy właśnie jakąś misję poboczną, zobaczmy. Już bezpieczna sytuacja. Trzeba jeszcze bardziej szczegółowo przeszukać ten cały domek. Kurde, to jest jednak kilkupiętrowy, jak sami widzicie, więc ciężko powiedzieć, gdzie to może się znajdować. Może na samym dole. Nie, to jest po prostu wejście.
Nie widzę w zasadzie żadnych dokumentów, więc... Ta ewidencja najlepszym podejściem będzie podejście do góry. Dobra, to było dosyć niebezpieczne. Walka na takiej krótkiej odległości może być jednak dosyć bolesna. A w sumie ciężka sprawa. Szukam właśnie tych przedmiotów kluczowych od dłuższego czasu, ale nic w sumie nie widać. Tyle, że jakąś amunicję zdobywam i w sumie tyle. Chyba jakiś film był kręcony przez tych nazistów. Nie wiem, co oni w zasadzie kombinowali. Ciekawe podejście. Może coś ten znajdziemy właśnie na samym środku. Mam jakiś pistolecik jeszcze. No w sumie ciężka sprawa. Tędy z kolei? Obejrzyj. A, czyli mogę tak przez szczelinę jeszcze spojrzeć. Nawet w sumie nie wiedziałem, że jest taka opcja. Ciekawa w sumie sprawa. Nie, naprawdę mówiąc, zobaczyłem niemalże chyba wszystko. No nie wiem, gdzie jeszcze mógłby być ten cały cel. Dobra, skupmy się może na tym głównym zadaniu, to żeby było najciekawsze chyba. Ono znajduje się bardziej właśnie z tej strony. Patrzcie tylko na tą całą mapę. A to o co w ogóle chodzi w tej całej misji? Opcje? Jeszcze mogę jakieś umiejętności dodać i to całkiem sporo, jak sobie widzicie. A po kolei pójdziemy sobie w samą walkę. Zamiast apteczki można używać bandaży, okej. A, czyli będę mógł lepiej oznaczać wrogów, cudowna sprawa, dobra, tak na szybkości. Aż tak się nie będę w to zagłębiał. No i teraz misja główna w o wiele większej lokacji, jak sobie możecie zaobserwować. Wrogów też spodziewałbym się całkiem dużej ilości. Okej, meeting's being held beneath the bell tower. Time to get climbing. Chyba już wszyscy nas zaobserwowali. Ciężka sprawa w takiej otwartej lokacji. Takie otwarte lokacje są najbardziej ryzykowne, to ewidentna sprawa. Tam mamy chyba nasz główny cel. A niestety... No właśnie. Pora chyba zmienić nasze podejście. Może z jakiejś innej strony nieco zobaczmy. No to nie jest jednak prosta misja. Są one jednak coraz trudniejsze. Kurde, no ale nie widzę żadnego innego podejścia. W każdym razie spodziewałbym się, że już niedługo zobaczymy znacznie większą ilość wrogów. Jakoś pewnie z tej strony. Niżej w sumie nikogo nie widać. Tutaj co chwilę się znajduje ich o wiele więcej, kurde. Kurde, co za ilości. Trzeba właśnie ten cały alarm załatwić. Ciężka w sumie sprawa. Nie, to trzeba zmienić pozycję. To jest ten cały alarm? Nie, nie da rady. No tak, rzeczywiście trzeba przyznać, że
każda misja jest jednak coraz trudniejsza. Już spodziewałem się, że dosyć szybciej wyjdzie to całe zadanie, ale nie ma jednak tak prosto. Kolejny wróg jakoś tędy niby. Przed chwilą kogoś widziałem. Ktoś tu może być niedaleko, chyba tędy. O rany, ale obrywam. Dajcie spokój, dobra, ryzykowna sprawa. No nie mogę się tego alarmu niestety pozbyć. Kurde, ciężko to wygląda. Tam jeszcze z wcześniejszych lokacji ktoś próbuje podejść, ale chyba nie da rady. Wow! Mamy do czynienia z jakimś snajperem chyba. O, graty! Kurde. Może po raz kolejny zmienię tą flankę. Kurde, ciężka naprawdę sprawa. Bronią tego alarmu tak, że nie mam jak do tego podejść. Może w takim razie znowu zmienimy stronę i teraz podejdziemy do tej głównej misji w szczególności. Tego się ewidentnie nikt nie spodziewa. Od razu mamy jeszcze o wiele więcej ciał do przeszukania. No i proszę bardzo, teraz przejdziemy sobie z głównych wrót do kościółka, żeby się pomodlić za swoje grzechy. Na pytanie, gdzie jest nasza misja główna? Czyli dalej mamy walkę, a jak to się w ogóle prezentuje? Spotkanie odbywa się w pomieszczeniu na samej górze siedziby opactwa, okej. No, czyli żeby się teraz dostać jakkolwiek na górę, pytanie, jak to wykonać. Nie wiem, czy nie zostało już w sumie jakkolwiek anulowane przez taką rozróbę. No, zaraz zobaczymy. Może jakoś tędy. Cały czas jesteśmy w stanie walki, niestety. No dobra, wchodzimy na piętro wyżej. Przynajmniej tyle. Coś jeszcze miałem przed chwilą, jakiś znacznik, że mogę niby zeskoczyć, ale to nam dużo nie da. Kurde, jak się właśnie dostać na górę? No niestety nie widzę jakiejś opcji znakomitej. No to już coraz niżej schodzimy, to nie, no to z beznadziejnym podejściem. To mi nic nie zagwarantuje, kurde. Nie, no, trzeba wrócić do tego głównego kościoła i dopiero wtedy. Ale pytanie, gdzie są jeszcze jakieś kolejne przejścia? Ta architektura nie jest taka czytelna. Może tędy. Ciekawe, czy to na podstawie jakichś realnych budynków jest wszystko tworzone. Wydaje mi się, że po części pewnie tak, w tej całej Francji podobno się to wszystko dzieje, ale nie wiem, czy te całe budynki, tak jeden do jednego, takie ogromne zamki można gdzieś odnaleźć. Coś chyba czytałem, że mniej więcej jest to na podstawie tych realnych lokacji, ale dobra, w każdym razie mamy schody wyżej, przynajmniej tyle. No nie, no już jesteśmy całkiem wysoko. Z pewnością bliżej niż dalej. Amunicję też mamy w spokojnym raczej zasobie. Może z pistoleciku rozpocznę, chyba jest najcichszy. No, słychać tą broń na 25 metrów, jeżeli dobrze pamiętam. Kurde! Wow! Czy wy widzieliście, jak ten wróg się zachował? Aż się zgubiłem totalnie. Dajcie spokój, wstał nagle!
W ułamku sekundy. Got to be close to that bell tower by now. W jakiejś bibliotece czy też księgarni się znajdujemy, więc to jest z pewnością jakaś ważna lokacja. No i mamy przynajmniej wejście jeszcze wyżej, wspaniała sprawa. No i zapewne zaraz uświadczymy naszego głównego celu. Kurde, ile to w zasadzie ma pięter? Dajcie spokój. Raised voices, locked room. That's got to be the meeting. I need to find a way in. I ten był pod takim niebezpiecznym kątem. No dobra, sprawa załatwiona. W takim razie... Aj, niestety nie posiadam tego ładunku, więc nie będzie tak prosto. W każdym razie widać interesujące skróty, jak rozwiążemy tą całą misję. Wow. Wszędzie potrzebne są ładunki niestety. Kurde, za czym oni się w zasadzie chowają? Nie mają się czego bać aż tak bardzo. Come on. Może jakoś piętro wyżej, dopiero wtedy. No wszędzie potrzebne są te ładunki wybuchowe. Co to za pancerne drzwi? O czym oni tam rozmawiają? Dobra, wejdźmy na górę. Tego akurat nie zabunkrowali. They were talking in circles. The real information I need is in those dossiers. Time to grab one and leave. No to mam ładunek, ale mamy też ciekawe bardzo miejsce. Chyba na jakąś ostateczną wieżę się dostajemy. Może ten cały snajper będzie w tym miejscu urzędował, o którym była wcześniej mowa. Patrzcie, jaka znakomita miejscówka dla snajpera. Może było jakiś rekordowy strzał gdziekolwiek tam strzelić, ale... Nie wiem, chyba nie dało brady. A nie, mamy jakiś... Jakąś potężną snajperkę się okazuje, na czym to w ogóle polega. 16-krotny zoom, spróbujmy. O kurde, dało radę. Dobra, czyli te strzały nie są aż takie w sumie ciężkie do wykonania. No i chyba nawet w serce. Najlepsze jest to, że oni żadnej mimiki nie posiadają. Dostają tam hita i nic. Dobra. Nie, a w takim razie co więcej przedłużać i... A co ja w ogóle kombinuję? Chciałbym normalnie zejść po drabinie. Dobra. O kurde, kolejny wróg! Nie, szybko! Dajcie spokój! To będzie dopiero walka, oni wszyscy będą pewnie po kolei tutaj przychodzili na tą drabinkę, żeby ich załatwić. Kurde, to może jednak trochę zająć. Głupia sprawa. Na ten nie zejdę niestety. Dobra, spróbujmy po raz kolejny. Dobra, tym razem możemy już to piętro niżej zaskoczyć. No ewidentnie jakoś w tym miejscu jakiś snajper chyba urzędował. Ciekawa sprawa. Dobra, jeszcze jedno piętro i będziemy mogli wszystkich wysalić. Tam mamy tego wroga, ale nie strzelimy tak chyba. Przez tą kratę niebezpieczną. Ej, kolejny wróg! Co się dzieje w ogóle w tej lokacji, come on. No to wszyscy zaraz będą w tym miejscu, kurde, głupia sprawa. Obejrzyj. Dałoby radę ich tak załatwić, zaraz zobaczymy, tak, rzeczywiście. Ale mamy chyba jeszcze jednego, gdziekolwiek, ale gdzieś się schował. Should send Mahler a message. Damage Kraken. All the officers involved with the meeting are dead. Not exactly subtle.
but should slow down when the Kraken is. Tak, czyli okazuje się, że jeszcze musimy chyba zeskoczyć, dobra. Nie wiem, czy nie zginiemy z takiej odległości, nie wiem, jak to w sumie wygląda. Dobra, całe szczęście nie. Dobra, podkładamy ląd. W takim razie, kurde, to nie wygląda bezpiecznie. Teraz będzie eksplozja. Tych wybuchów w sumie dosyć słabo słychać czasami. W sumie nic teraz nie słyszałem. Dobra, w każdym razie mamy tą misję główną. Informacje o Krakenie. Got all the information I need. This dossier will make for solid proof of Kraken. All right, time to get off the island and start taking down Kraken. Dobra, czyli mamy informację, co to jest Kraken, przynajmniej wspaniała sprawa i teraz musimy się wydostać. A, czyli bardziej na północ, okej. No też nie wiem, czy to będzie takie bezpieczne. No w każdym razie pamiętałem o takim oto skrócie, chyba dałoby radę zeskoczyć, come on? Tak, Tyrolka. No to powinno ułatwić sytuację. Czyli z jednej trolki na drugą i zmywamy się sobie o miejsca. Tak, to już byliśmy nieco wcześniej w tej oto lokacji i... No 300 metrów i sprawa załatwiona. Poszukajmy jeszcze może jakiejś innej trolki i w zasadzie tyle. Ale nie ma chyba aż tak prosto. Kurde, bardzo strome rejony niestety. Jak to wszystko teraz rozwiązać? Może jakoś tędy będą, powiedzmy, schodki niżej? Dałoby radę coś niby wysadzić, a zobaczmy w sumie. Co z tego w ogóle wyjdzie? No właśnie, patrzcie na ten wybuch, w ogóle nic nie było słychać, to jest dosyć ciekawa sprawa. A i nareszcie możemy zejść do dołu, okej. Czyli w sumie to, czego szukałem najbardziej. O, jeszcze to jest dopiero broń znakomita. Jeżeli chciałoby się zawalczyć w bardziej agresywny sposób. A spróbujmy w sumie. Po co nam jakaś snajperka? Będę cisnął z machine guna. Nie będzie Sniper Elite, będzie Machine Gun Elite. Powinni taki tytuł stworzyć. No to już wiele było takich produkcji, jakiś Doom na przykład. A z trzeciej osoby nie pamiętam. Taka super dynamiczna strzelanka z trzeciej osoby. Nie wiem, jakie z pewnością były. Ale przede wszystkim z pierwszej osoby zazwyczaj się... kojarzy jakieś bardziej popularne tytuły, Wolfenstein czy też Doom. No dobra, w każdym razie wychodzimy na te znacząco już bardziej przyrodnicze tereny. No i w sumie jesteśmy na zakończeniu. No, a to już będą mnie słyszeli dosłownie na całą mapę z takiej broni. Więc nie wiem, czy to jest najlepszym podejściem. A w sumie jesteśmy naprawdę niedaleko. Tam mamy się dostać do tego domku. Może już nikt nie będzie stał nam na przeszkodzie. Tam mamy jeszcze chyba kilku wrogów na zakończenie, zobaczmy. Kurde, ale straciłem życia. Czyli rzeczywiście można zginąć spadając z kilku metrów. No to podejście z machine guna jest jednak dosyć ryzykowne. Dobra, witam serdecznie. Łatwo mi można w sumie zamordować. Good
Nie ma już kolejnych wrogów? O! Nie uciekniesz przed przeznaczeniem! Come on! Chyba musimy jakoś niżej zejść z tego, co widzę, do łodzi, okej. No to była jednak dosyć długa misja, trzeba przyznać. Myślałem, że poprzednia była długa, ale z tego, co widzę, ta trwała jakieś 50 minut mniej więcej. A i tak nie przeszedłem wszystko super szczegółowo. Fairburn executed successful infiltration and exfil of Beaumont Saint-Denis. Der Schatten war in Beaumont Saint-Denis und wir haben ihn verloren? Wahrscheinlich. Wir müssen vom Schlimmsten ausgehen, dass er von der Fabrik in Matressac weiß. Verdoppeln Sie die Sicherheit. Die Fertigung muss laufen. Operation Krake wird nicht durch einen einzigen Mann gefährdet werden. Dobra, wspaniała sprawa, proszę bardzo. Znaczy jakiś cel poboczny nawet zrealizowałem, cudownie. O, patrzcie na moje statystyki. Natarcie, zabicie, dosłownie full na maksa. Czyli mam punktacja za wykrywanie, okej, odkryte zwłoki, zabici 104, czyli coraz więcej. No i co, to było w zasadzie na tyle. Misja załatwiona, numer 3. No i teraz będzie wojenna fabryka, numer 4, misja, okej. A więc tak, jeżeli interesuje Was kontynuacja, jak to będzie wyglądało jeszcze dalej, no to polecam zostawić lajka, suba oraz dzwonka. No i w sumie tyle, ja się z Wami żegnam, no i do jutra!